Preferencyjne kredyty lub odroczenie części spłat zaciągniętych zobowiązań. Takie możliwości mają dziś rolnicy poszkodowani przez suszę. Rodzaj pomocy lub jej wysokość uzależniona będzie od poniesionych strat. Resort rolnictwa apeluje do wójtów o powoływanie specjalnych komisji, które je oszacują. Z monitoringu prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że susza dotknęła prawie 1000 gmin. Głównie ucierpiały zboża jare i rośliny strączkowe. Na niedobór wody cierpi także m.in. kukurydza, krzewy owocowe, warzywa oraz buraki cukrowe. Ta susza i dzisiaj też są następne materiały, pokazują, że pogłębia się i rolnicy rzeczywiście staną przed ogromnym dylematem, co dalej ze swoimi gospodarstwami. Resort rolnictwa tłumaczy, że rozmiary suszy są właśnie badane. W województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim rozpoczęło się już szacowanie strat. W Łódzkiem komisje są i niebawem ruszą w teren. Opolskie, śląskie, lubuskie i mazowieckie, tam wciąż trwają prace nad ich powołaniem. Reszta kraju na razie nie zgłasza dużych problemów z suszą, więc tam komisji nie będzie. Choć sytuacja ciągle się zmienia, choćby na Podlasiu, gdzie straty sięgają 30 lub nawet 50%. Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do rządu o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Myślę, że komisje, chcąc pomóc rolnikowi, powinny to zrobić. A pierwszym symptomem, pierwszym piłka w grze jest u wójta. Wójt występuje z wnioskiem do wojewody, wojewoda powie komisję i reszta procedury to jest w naszych rękach. Tylko po oszacowaniu strat resort rolnictwa obiecuje konkretne wsparcie. W pierwszej kolejności kredyty klęskowe. W przypadku, gdy straty w plonach przekroczą 70%, uruchomiony zostanie specjalny program wsparcia finansowego. Od tego roku możemy w ramach poza de minimis, bo to jest zawsze podnoszone, prowadzić również dofinansowania. Związki rolnicze apelują o szybkie powoływanie komisji szacujących straty, szczególnie w tych województwach, gdzie takich decyzji jeszcze nie podjęto. Straty w uprawach występują w całym kraju, a lokalnie są naprawdę duże. Trzeba podejmować działania, nie można zlekać, bo jak za chwilę poleje, to powiedzą, że nie ma suszy, tak? W części gospodarstw straty są już nieodwracalne. W przypadku plantatorów kukurydzy o skutkach suszy można będzie mówić dopiero po